Krystian Grodzimy wygrany i zacznę pytania, będziesz walczyć w ringu czy w klatce? Szczerze mówiąc, moją płaszczyzną jest kickboxing. Cały czas miałem okazję walczyć w ringu, prawda? Dziś mianowicie głęboka woda. Miałem po raz pierwszy okazję zobaczyć na takiej gali i po raz pierwszy zobaczyć w oktagonie, z czego jestem bardzo zadowolony, bo nie ukrywam, cały czas gdzieś tam oglądamy wszyscy mężczyźni, którzy oglądamy takie sporty walki, klatki. Spełniłem swoje marzenie, zawalczyłem w klatce Mistrzostwo Świata, także dziękuję uprzejmie właścicielom federacji, że mogłem się tutaj zobaczyć. No i chyba takim podsumowaniem tego domu, że tym szczycie spełnieniu marzeń jest zaskoczenie właśnie w klatkę. Tak. Nikt tego nie zrobił. Nie zrobimy i tak naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wszystkie blokady mamy w głowie, trzeba spełniać swoje cele, podnosić sobie wyżej poprzeczki, iść do przodu w sporcie i w życiu. Całe życie gdzieś tam trenowałem po piwnicach, dziś bum, trenuję i walczę w klatce, także dziękuję uprzejmie. Ćwiczyłeś to skoczenie, czy to pełen spontan? Pełen spontan, całe życie gdzieś to miałem z tyłu głowy, może kiedyś się uda, mówię do siebie, dziś się udało, także skoczyłem. Wracając do pojedynku, tak jak to w pojedynku bywa, twardy mecz, bój na pełnym dystansie. Jak to wygląda z swojej perspektywy, tak już troszeczkę tutaj gdzieś się pokręciłeś, pogadałeś ze znajomymi. I jak się skończyło? Z perspektywy mojej wiem, że pani Bozia nie obdarowała mnie wzrostem, więc zawsze mój game plan jest, będzie chyba taki, że ja muszę z daleka walczyć, być spokojnie na nogach, nie wdając się w bitki, bo to te bitki chyba niczemu nie sprzyjają. Udało mi się spełnić mój game plan do czasu gdzieś tam. Tutaj od razu w wywiadzie, w klatce na gorąco bardzo podziękowałeś swojej małżonce, że od A do Z ci pomaga, więc jestem ciekaw, jak ten normalny przygotować małżonkę wyglądał. Efekt przygotowań wyglądał w ten sposób, że nawiązałem współpracę z moją przyjaciółką Joanną Janur, która jest wspaniałą dietetyczką. I żona Mateusza. Tak, żona Mateusza Janura. Rozpisała mi wszystko od A do Z. Moja żona jest wspaniałą kuchenną, jakby to powiedzieć, kurą. Nie byłem w stanie sobie sam pomóc, ona mi pomagała od A do Z z jedzeniem, z pełną dietą, wszystko policzone. Dziękuję i uprzejmie jeszcze raz z tego miejsca. No to ja rozumiem, że małżonka tutaj szykuje coś specjalnego, taki niedzielny, dobry cheat meal. Mam nadzieję, że przygotuję bardzo obfite ciasto na kremie, także Justyna, bardzo się proszę o krem. Dobra, chciałbym się jeszcze komuś podziękować przy okazji. Wam wszystkim, życzę Wam wszystkim zdrowia, miłości i szacunku do siebie, bo to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, gdzie jest ciężko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.